Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozmnażać modliszki z Podromantis viridis. A więc zaczynamy. Na początek muszę nakarmić samicę. I teraz samica musi go zjeść i jak zje, dostanie któregoś z tych. Samiec nam ucieka. Tak nie można. I znowu wyszedł. Samica już kończy jeść. Jak skończy, to dam jej dużego karaczana i razem z tą przykrywką położę ją tutaj. I drugi karaczan. Chyba największy karaczan, jakiego kiedykolwiek jadła. I za chwilę ją włożę. A nawet mogę już teraz. Jeszcze tylko samca nakieruję tu, gdzie trzeba. I mogę wpuszczać samicę. Samica jest tutaj. Samiec tutaj. I musimy czekać, co się wydarzy. Jak na razie nic się nie dzieje. No, nie do końca chyba wie, co robi. O, może teraz. Chyba się przestraszył. Już są blisko. No, wygląda na to, jakby samica miała ochotę go zjeść. Samica patrzy na samca, który wychodzi. Nie ma, że wychodzi, powinien iść tam. Cały czas do góry. No, tak być nie może. Wróć do samicy, nie na górę. Trochę go nakierowałam. No ta samica tak patrzy na niego jak na karmówkę, no. Tak być nie powinno.
Niech zjada karaczana swojego, a nie samca. No cały czas na niego patrzy, jakby to był jakiś karaczan. A samiec się cały czas jej boi. Jak widać, samica zajęła się karaczanem i na razie chyba nie planuje zjadać samca. No, poszedł trochę niebezpiecznie. Ja chyba te wytłoczki mu zabiorę. Nie ma. Chyba dojrzał samicę. Idzie coraz bliżej. Ale samica na razie nie miałaby jak go chwycić nawet, bo trzyma wielkiego karaszana. No, co tu się stało? Nie! Co tu się dzieje? Coś się samicy chyba nie spodobało. Dobrze, że udało mi się je rozdzielić, bo by już było po samcu. Ona będzie go jadła jeszcze długo, tego karaszana. O, coś tu się podziało.
Godzina 1:35. Kopulacja udana. Samiec przeżył. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.